Dzień dobry Państwu, nazywam się Kamil Czepiel, jestem trenerem edukacji globalnej Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła i będę chciał Państwu opowiedzieć o teatrzyku Kamishibai i naszym wykorzystaniu go właśnie w edukacji globalnej. Zacznijmy od tego, czym jest Kamishibai. Kamishibai jest japońską sztuką, tradycyjną sztuką w zasadzie, opowiadania pewnej historii. W wolnym tłumaczeniu moglibyśmy to tłumaczyć jako sztukę papieru, bardziej jako teatr papierowy. Sztuka papieru może nam się kojarzyć z origami, które zresztą także z tamtych terenów pochodzi. Natomiast tutaj mamy do czynienia z teatrzykiem albo z teatrem, chociaż jest to dość mała forma. Najczęściej nazywamy to po prostu teatrem ilustracji bądź też teatrem obrazkowym. Początków Kamishibai doszukujemy się już w XI-XII wieku, kiedy to buddyjscy mnisi przemierzali wyspy japońskie i nauczali, w większości niepiśmienny wówczas lud, stosując tak zwane emaki, czyli przewijane zwoje, na których pojawiały się obrazy. Te obrazy oczywiście działały na wyobraźnię, na pewno pomagały dotrzeć z pewnymi treściami do ludzi, którzy wcześniej oczywiście o nich nie słyszeli. Natomiast tak naprawdę, przynajmniej ja upatruję się tych początków teatrzyku Kamishibai w czasach, kiedy zaczął rozwijać się film. Na początku oczywiście był to film niemy i w Japonii zatrudniano bardzo wielu tak zwanych benshi, czyli lektorów. Ich zadaniem było wygłaszanie pewnych kwestii, prowadzenie narracji, podkładanie głosu w dialogach na przykład. Japończycy doprowadzili tą sztukę do perfekcji, ponieważ mieliśmy takie sytuacje, kiedy przy jednym filmie zasiadała cała ława na przykład 7 benshi, gdzie każdy podkładał głos pod innego aktora, pod innego bohatera. Jeszcze kto inny często prowadził na przykład narrację. Oczywiście w pewnym momencie pojawił się film udźwiękowiony. W tym momencie benshi nie byli już potrzebni. Po prostu stracili pracę. Czasami jacyś pojedynci, czy jeszcze funkcjonowali przy kinach, tłumacząc, przekładając na przykład filmy amerykańskie z języka angielskiego. Natomiast większość z nich po prostu została bez pracy. I całe rzesze benshi, szukając rozwiązania na zarabianie jakichś środków do życia, zaczęły w końcu opowiadać historię. I tak jak na załączonym obrazku, często odbywało się to na zasadzie takiego mini teatru obwoźnego, czyli był jakiś rower, przymocowana do niego skrzynka butai, o której jeszcze opowiem. W środku mieliśmy obrazy, podobnie jak w filmie, z tym, że trzeba było je zmieniać ręcznie i taka osoba opowiadała, dawała spektakl, często w miejscach, w których nie było dostępu do żadnej innej kultury. Trwało to bardzo długo, ta popularność rosła do momentu wynalezienia czegoś, co Japończycy przez długi czas nazywali, a i dzisiaj czasami w taki sposób określają, elektronicznym Kamishibai, czyli mowa tutaj o telewizorze. Telewizja praktycznie zakończyła tę erę rozkwitu, rozwoju tej formy sztuki, natomiast to nie jest tak, że ona została zupełnie zapomniana. Funkcjonowała oczywiście gdzieś w społeczeństwie, tylko oczywiście już na mniejszą skalę. I mniej więcej pół wieku temu dotarła także do Europy, do Polski trochę później, gdzie została doceniona jako doskonałe narzędzie edukacyjne, ale też terapeutyczne, wykorzystywane często w bajkoterapii. My zaadoptowaliśmy to jakiś czas temu właśnie do prowadzenia edukacji globalnej. Zaczęliśmy produkować własne bajki, z której każda porusza jeden z tematów edukacji globalnej. I mamy bajkę Po drugiej stronie gór, która dotyczy problemu dostępu do wody. Szkoła Chitam porusza problem niedostatecznego dostępu do edukacji.
Dlaczego zwierzaki mieszkają w bloku Maćka? Tutaj dowiemy się czegoś o deforestacji oraz o zmianach klimatu. Te trzy bajki, o których powiedziałem, zostały wyprodukowane już we wcześniejszym projekcie. Natomiast z najnowszych mamy Żyrafę na rowerze. Opowiada historię uchodźców z Ukrainy. Natomiast w Gadatliwym ptaku Narina konfrontujemy się z problemem niedostatecznego dostępu do żywności. Bajki te można zobaczyć, można ich wysłuchać, ponieważ zostały nagrane na stronie globalnaedu.pl / Kami Shibai. I teraz o samym teatrzyku, o tym, w jaki sposób go wykorzystujemy. Tak jak wspomniałem, do przedstawienia potrzebna jest skrzynka butai, która wygląda w taki sposób. Skrzynka jest skonstruowana tak, że w początku mamy drzwiczki pełniące rolę kurtyny. W środku oczywiście znajdują się obrazy. Z tyłu, z przesunięciem o jedno miejsce, mamy tekst, który pozwala nam śledzić treść naszej opowieści, co bardzo ułatwia wykonywanie samego spektaklu. Natomiast tutaj, po stronie prawej, mamy otwór do zmieniania, przesuwania kart. Tak jest skonstruowana skrzynka butai, która jest elementem niezbędnym do tego typu prezentacji. Jeżeli chodzi o samo ustawienie, powinno wyglądać mniej więcej tak, jak to teraz Państwo widzicie. Czyli skrzynka jest ustawiona po mojej lewej stronie. Jestem nieco z tyłu, tak abym mógł śledzić tekst, ale też abym miał dostęp do tego otworu, aby można było tutaj bez problemu manewrować sobie tymi kartami. Usadzenie publiczności, usadzenie dzieci. Przyjmuje się, że sama skrzynka powinna być umieszczona nieco powyżej linii wzroku słuchaczy. Powodem jest to, aby było to po prostu wygodne, aby dzieci mogły skoncentrować się na pokazywanych obrazach. Dzięki temu to ułatwia także nam zadanie. Bardzo dobrą praktyką jest ustalenie na samym początku pewnych zasad. Bo tak jak na prezentowanym rysunku, mamy dziecko, które oczywiście podnosi rękę, chce coś powiedzieć, czymś się może zafascynowało, zaoferowało, coś naprawdę ważnego się pojawia. Takie rzeczy oczywiście będą się zdarzały. Ja zazwyczaj ustalam na początku, czy chcę, aby padały jakieś pytania. Czy może sam będę zadawał pytania i wtedy będę oczekiwał na nie odpowiedzi, a później znowu jesteśmy cicho, wracamy do historii. Ale bywa też tak, że proszę o to, aby panowała absolutna cisza. A wszelkie pytania, wszelkie wątpliwości omawiamy sobie dopiero na koniec. I naprawdę raczej mi się nie zdarza, żeby dzieci tych zasad nie przestrzegały, ponieważ w trakcie samej prezentacji dzieje się tak dużo, że po prostu nie mają na to ochoty. Jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne, często zdarza się tak, że mamy pewne obawy, boimy się ich, coś nam przeszkadza, krępujemy się. Teatr Kami Shibai jest idealnym narzędziem do tego, aby próbować te wszelkie opory delikatnie przełamywać. Ponieważ o ile recytujemy coś, o ile występujemy na scenie, to cała uwaga jest skoncentrowana na nas. Tutaj mamy skrzynkę, mamy obrazy, które się zmieniają, widzowie analizują, więc my tak naprawdę jesteśmy częścią tego przedstawienia. Wprawdzie nie zaleca się chowania takiego jak na załączonym rysunku, ponieważ bardzo ważny jest kontakt z publicznością, natomiast w pewnym sensie ten obraz, ta skrzynka jest taką taką wirtualną troszeczkę barierą, która nas odgradza, która daje nam troszeczkę takiego spokoju. Dzięki temu, że uwagę skupiamy nie tylko na sobie i tą przestrzeń, ten czas wypełniamy także obrazem, mamy więcej czasu na przemyślenia, na zastanowienie się, na zbudowanie być może napięcia. Więc tutaj naprawdę przy prezentacji za pomocą teatrzyku nie musimy się spieszyć.
i bardzo dobrze nawet wśród najmłodszych dzieci sprawdza się zawieszenie głosu, taki okres wyczekiwania. I tutaj do tego bardzo zachęcam. Oczywiście nie powinniśmy przeciągać tego za nadto. Taką dobrą normą jest, jeżeli chodzi o ilość kart w teatrzyku, około 10-15 kart, maksymalnie do 20. I zakłada się, że prezentacja jednej karty nie powinna zajmować dłużej niż 2 minuty. Oczywiście bierzemy tutaj poprawkę na to, ile samych kart mamy. Ponieważ jeżeli będziemy mieli 20 kart, no to raczej dobrze by było trochę ten czas skrócić. 2 minuty razy 20 kart daje nam około 40, nawet ponad 40 minut z rozpoczęciem może to zająć, co już jest czasem dość wydłużonym. No i oczywiście dyskusja, sama prezentacja, jeżeli chodzi o edukację globalną czy edukację w innych tematach, może skłonić do pewnych refleksji, do pewnych przemyśleń. Natomiast każda z naszych bajek także przez to, że porusza ważne tematy, to daje możliwość do omówienia ich. Tutaj, tak jak w każdej bajce w zasadzie, to, że te problemy przytrafiają się jakimś osobom fikcyjnym, zwierzętom nawet, to troszeczkę je od nas oddala i pozwala jakby poradzić sobie z nimi w taki łagodniejszy sposób. Omówienie później wszystkiego na podstawie przeżyć, na podstawie tego, w jaki sposób radzili sobie bohaterowie, naprawdę bardzo dobrze sprawdza się nawet wśród najmłodszych dzieci. Jeżeli chodzi o grupę wiekową, no to zdarzyło mi się pracować z teatrzykiem w grupie 3-latków i przyznam, że było to wyzwanie, natomiast pewne tematy dało się nawet z tak młodymi dziećmi wytłumaczyć. Mamy jeszcze pewne elementy, które mogą nas wspomóc w posługiwaniu się teatrzykiem. Tutaj tak naprawdę teatrzyk wpływa nie tylko na fantazję widzów, ale także rozbudza ją u osoby prowadzącej. Właściwie każda osoba, którą znam, która korzysta z teatrzyku Kamishibai, ma jakieś swoje rekwizyty, swoje sposoby na wzbogacanie go. Mogą być to rzeczy naprawdę rozmaite. Chociażby jakieś przebranie, upodobnienie się do bohatera. Bardzo dobrze, zwłaszcza w grupach najmłodszych, działają pewne instrumenty, pewne elementy, które wydają nam dźwięk, wzbogacając tym samą historię, dodając jeszcze coś, co wpływa nam na inne zmysły. Wykorzystujemy na przykład w jakichś bajkach, gdzie mamy ludzi z krajów afrykańskich, tego typu instrumenty. Można eksperymentować oczywiście i myślę, że każdy znajdzie sobie swój sposób na to, żeby zrobić to w sposób jak najbardziej atrakcyjny. Ja bardzo zachęcam do zapoznania się z naszymi bajkami, do zapoznania się z samym narzędziem i mam nadzieję, że przyda się przynajmniej niektórym z Państwa. Bardzo dziękuję, kłaniam się serdecznie.